Dzień dobry, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV. Dzisiaj pokażę Wam najmłodszy zamek w Europie. Zapraszam! Jesteśmy już w Łapalicach. Przed nami brama zamku. Jak widać, wrota są zamknięte. Na górze teren budowy, wstęp surowo zabroniony. Ciekawe, kto będzie płacił mandat. Jesteśmy na terenie zamku. No. Miał rozmach jebany, nie? Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Zamek nie jest dokończony, ale i tak wygląda dosyć okazale. Kawał potężnej budowli. Gościu zbudował zamek. Nie dokończył go, a i tak jest atrakcja turystyczna, nie? Podobno gość nie chciał mieszkać w tym zamku, tylko tu miała być galeria sztuki, bo właściciel jest bardzo wybitnym rzeźbiarzem i twórcą mebli, ale o historii tego zamku opowiem Wam trochę później. Teraz słynne schody, z których podobno wiele ludzi już miało przyjemność spaść. Piotruś, uważaj, Palhajs TV nie ma ubezpieczenia. Robimy przerwę? Dobra, postój na sługa. O, i to jest właśnie finał pierwszej wieży. Ja tak postaram się tego lekko wyjrzeć, mam lęk wysokości ostatnio. Nawet nie próbuję tam wyglądać. Nie patrzę nawet na Piotra, który tam podchodzi. Z tego co się domyślam, tutaj pewnie miała być jakaś drewniana przybudówka i drabina na samą górę. No, wysoko. Wejdziemy tam? Tak, no na pewno. 10 lat temu nie miałem lęku wysokości, bym tu kurwa skakał. Jakoś tak z wiekiem przychodzi. Nie starzejcie się. W przeciwieństwie do tego ośrodka wypoczynkowego, w którym byliśmy, tutaj naprawdę nie ma za bardzo co uszkodzić. Trzeba byłoby tu kuć ściany i cegły wynosić. Poza tym, że jest pomalowane i pewnie nasrane, to raczej zamek jest dosyć w niezłym stanie. Nie jestem jakimś tam wielkim budowlańcem, ale wydaje mi się, że chyba jest w niezłym stanie, bo to jest jednak cegła i beton i pewnie można byłoby go wykończyć i on nie jest w stanie jakimś takim, że się zawali, nie? Nurtuje mnie ten beton. Skoro kopiesz sobie na działce dół i robisz sobie staw, to pochłuci ci ten beton. Że o co tu chodziło, że miało być tak dużo wody w tym, że aż... Nie? Piotruś, jak myślisz? Czy to miała być fosa jakaś? Tak szczerze to nie... A może im zostało betonu trochę, wiesz? Nie wiedzieli co zrobić, to rzucili tak, nie? Nie wiem, gdzie Marcin poszedł z Janczorem. Trochę się boję tak sama chodzić. I teraz jak zwykle trzeba szukać Luizy. Ponieważ Louis lubi się kitrać zawsze w takich miejscach i nas straszyć. Pewnie tu poszli, no bo gdzie? Louis! Kotek! Gdzie jesteś? No idę, szukam! A my ciebie. Co, jest tam coś fajnego? No po co się chowasz? Możemy zobaczyć bramę, dwie baszty, na których pewnie mieli siedzieć łucznicy albo kusznicy, w zależności od tego, jakiego oręża by używali. Ale jak widać, ktoś tam na górę, na ten dach wlazł i
napisał jakieś chyba zgrały. Ciekawe, czy miał być most zwodzony, jakaś fosa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nic nie wiem. Paulina H to psychopatka mefedron. Paulino, rzuć tą mefę, nie żyj tego, kurwa, zęby stracisz, ręce, palce wyginane. Po co ci to? Wycieczka jest tam, to my jedziemy tu, żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali. Po drugie, po co mają być jakieś gimby w Polhajs TV za darmo? Nie myślcie, że w tym odcinku nie ma krakena, bo jest i kraken, proszę. Pozdrawiamy Marcina z Łodzi. Tutaj pewnie miało być główne wejście do zamku, gdzie właściciel wychodził tutaj na ten podest. Tu przyjeżdżała dorożka na rondo, zawracała. Goście mieli wysiadać i wchodzić tutaj do zamku. Teraz schodzimy do piekła. Jak wskazuje tutaj drogowskaz, więc możliwe, że to jest nasze ostatnie, tak się widzimy. Nawet nie widać zbyt dużej działalności grzyba. W sumie nie, nigdzie tak jakoś nie śmierdzi, nie leje się. Znaczy się, że dosyć dobrze jest to wybudowane. O, tu jakieś katakumby. Są grobowce. Co? Grobowce. Kogo? No, właścicieli. Mobilum verectum? Mhm. Plezesum? Proszę Państwa, jesteśmy w podziemiach i tam jest taka ściana i zazwyczaj w horrorach, jak się wchodzi, to za taką ścianą coś jest, nie? I tak w sumie trochę się dygam. Piotruś, nie odstawaj za mną za bardzo. Okej. Na pewno są tutaj papieżaki, to jest pewne. Oho, błoto. To dalej nie wchodzę, szkoda mi butów. Nie wiem, Piotruś, czy chcesz tam włazić, ale raczej nie powinieneś. Rzeczywiście piekło. Boisz się? Boję bardzo. Czego? Potworów. Wiesz, że to jest pająków? Jeszcze nie widziałam żadnego. Chodźmy tutaj. Prawdziwy hardcore. Wyskoczyłem przez okno. Zwierzy. Teraz Luiska. Rączkę. Hop. Konie za nogi. Proszę, jak sarenka. Idziemy teraz obejść jezioro. I teraz taka zagadka. Chcemy obejść jezioro. Czyli jezioro będzie przez nas obeśnięte? Chyba jednak okrążone. Jeżeli macie inny pomysł, jak rozwiązać tą lingwistyczną łamigłówkę, piszcie w komentarzu. O, idzie za nami jakaś modelka. Słyszę, jak nadaje. Przyjechaliśmy zwiedzać zamek i chodzimy dookoła jeziora. Aha, czyli gościu zbudował staw na jakiejś lokalnej rzeczce, jakiś strumyczek. Piotr ma długie spodnie, to może się wjebać w chęchy. Mi to tak średnio. Ale jednak wrodzona, że tak powiem, ciekawość reportera nie pozwala mi nie wejść tam, więc postaram się tutaj, że tak powiem, life on the edge, życie na krawędzi. Postaram się dostać, żeby dla was tutaj zrobić relację, co tam się dzieje. Tylko w sumie lepiej, gdyby tam poszedł Piotrek i wam pokazał, niż ja wam opowiem. No ale, że tak powiem, nie można mieć wszystkiego. O! Jest fajnie. Dokładnie tak, tutaj jest strumyk, który płynie, tam pewnie jest jakaś tama i woda jest spiętrzona i dzięki temu mamy staw. Piotrek nie może wam tego pokazać, ale ja mogę zrobić zdjęcie, które pokażę wam potem w Polhajs TV, więc dokładnie teraz robię zdjęcie, tylko ja robię kiepskie zdjęcia. Louis poszła tam daleko, nagrywa jakieś rzeczy dla was. Całe szczęście, bo jakby mnie zobaczyła, co ja robię, to ją dostała popierdol, nie? Czy ty łazisz? Nogę złamiesz? No ale ktoś się musi o mnie martwić, nie? Tu możemy zobaczyć dosyć ciekawą rzecz. Ponieważ kiedyś ta brama była dosyć bardziej szczelna, a chłopaki bardzo chcieli coś napisać, więc go posadzili i on, spuścili go tak, trzymali go za nogi i on wisiał, nie? I on namalował ten napis tutaj. Giant. O, chyba Bonus tutaj był.
przebudził drzewo, kurwa, boję się pająków. Na pewno są jakieś. Dobra. O, wracają. To nie będę szła. Chodź, Louis. A myślałam, że wracacie. Nie, no chodź z nami. No bo ja myślałam, że wy wracacie, a wy sobie poszliście. Nie, no idziemy do końca tej ścieżki. Idziemy zbadać, dokąd prowadzi ta ścieżka. Oczywiście tak długo, jak będzie dało się iść. Nie będziemy umierać za sprawdzenie tej trasy. Ale sam jestem bardzo ciekawy, co jest na końcu. Trochę jak w siepackim lesie. Gęstwina, paprocie. Na końcu tej ścieżki jest takie oto miejsce. Małe jeziorko w lesie, zarośnięte, pełno chaszczy. Wracamy. Luj, nie idź, wracamy! Zobaczcie, ten obrzydliwy czarny ślimak ogrodowy. To są najgorsze. Dobra, może tędy? No, ojej, 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 ojej. O. Nie był to dobry pomysł. Zepłeś w gówno? Nie, w błoto. To ja pierwsza. Przechodź tam. Udało się. Ale jakoś się udało. Gipki, nie? No, szaleniec. Kurwa. Louis teraz prowadzi, zobaczymy, jak nas poprowadzi. Nowa trasa uwzględnia najnowsze dane o sytuacji drogowej. Boże, jak Marcin zobaczy te schody, to na pewno będzie chciał tam iść i zwiedzać. Więc muszę, nie mogę mu o nich powiedzieć i musimy szybko pójść. Może się uda nie wchodzić po schodach na górę. O, albo tu miała być kaplica, albo tu miała być właśnie sala balowa. Jak myślisz, Piotruś? Kościół? Kaplica czy sala balowa? Ja to bym taką raczej balową zrobił. Balową? O. Pocisnąłbyś tu balet? O. A mi się wydaje, że to jednak miała być kaplica. Dlaczego? No bo tam jest zachrystia. Tutaj masz na organy. Ale ona jest inteligentna. Co? No rozkminiony level ekspert. W ogóle gościu jakiś napisał komentarz: Wunio, jesteś taki prawilny, a się zadajesz z jakimś kudłatym brudasem. Ej, Marcin, jak tutaj już jest toaleta, to podtrzymasz mi GoPro? Prawdziwa księżniczka, srana zamku. Dwójka czy siku? Siku, no gdzie dwójka? To jest... Chusteczkę? Tak, chusteczkę. Możesz swetrem swoim. Tam leży jakaś chusteczka. W chuj w dupę policji, ja się dalej bawię. Bo no! No, akustykę ma całkiem niezłą, myślę, jakby tu wjechały jakieś okna i tak dalej. Pewnie witraże. Może Jurek Owsiak by zrobił po godzinach. Marcin, zobacz tutaj. Co? No chodź, to zobaczysz. Ja tam nie zaglądam, bo on jest wysoko. Spójrz do dołu i do góry. O kurwa. To jest syp na śmieci. Oj, aż mi się zakręciło w głowie. Naprawdę, zestarzałem się, kurwa. Dramat. Wspinamy się coraz wyżej. O. Tam też jest coś ciekawego, widzisz? Tutaj po tych schodach. Do góry. Chodź, zauważył te schody. No, proszę państwa. Tak to wygląda. Piotruś, nie podchodź, kurwa no. Ja nie mogę na to patrzeć. Nie wiem, co to miało być, ale jak na taras, na grilla, albo tak po prostu, żeby wyjść na jointa, albo na wódkę, to naprawdę całkiem niezły widok. Jeszcze jak to wszystko nie było tak zarośnięte, całkiem fajnie. Oczami wyobraźni widzę, jak ten zamek miał wyglądać i sądzę, że byłoby naprawdę z przepychem. Luisa, tutaj ma informacja do was, ile osób zginęło tutaj w tym zamku. Bardzo dużo. A skąd ty o tym wiesz? Koleżanka mi powiedziała, która mieszka w Gdyni. Ona też zginęła? Nie, żyje. Aha. Byłam z nią wczoraj w pracy.
Benz. Mówisz, że to jest zajebista miejscówka na piwko. No ale jak wypijesz za dużo, to możesz się na schodach obalić, nie? No i już właśnie tak tylko dlatego dużo osób znika. Teraz możemy wybrać dwa warianty. Albo bardzo szybko w dół, albo trochę wolniej. Więc my pójdziemy trochę wolniej. I o, zobaczcie, jesteśmy prawie na tej samej wysokości, co tamto wzgórze, nie? A musimy kurwa zejść i potem, żeby wejść. No trudno. Dla Balhajs TV robię wiele rzeczy, których nie zrobię normalnie. Poświęcam się dla moich widzów. Może nie wiem, kiedy ten odcinek będzie wypuszczony. Może jest już u was 100 tysięcy, a może nie ma. Nie wiem, chciałbym 100 tysięcy, bo chciałbym dostać srebrny przycisk. Więc jeżeli oglądasz, ale nie subujesz, to daj suba. Bo chcę mieć przycisk, wiesz, to taki symbol statusu, nie? Będę chodził z przyciskiem po takich miejscówkach. No i znowu schody. Najpierw w dół, teraz są w górę. Kardio. Bombastycznie po prostu. Wyprawę, aby ujrzeć. Puk, puk. Kto tam? Nito. Jak to Nito? Ja put, put. Otwód, bo będę putał. A to se putaj. Co, zmachałeś się trochę? Nie, w ogóle nie, nic nie poczułem. Udało nam się już zwiedzić cały zamek w Łapalicach. Naprawdę niesamowita budowla i polecam wszystkim, żeby tu przyjechali, szczególnie, że nie jest tutaj trudno dotrzeć. Wpiszcie sobie Łapalice w Google i bez problemu to znajdziecie. Ale pewnie jesteście ciekawi, jaka jest historia tej budowli, ale ja się przygotowałem i teraz tą historię wam przybliżę. Zamek w Łapalicach jest dziełem wielkiego rzeźbiarza, snycerza oraz twórcy rzeźbionych mebli, który od dzieciństwa marzył o tym, żeby kiedyś zbudować sobie zamek i jak widać na załączonym obrazku, postanowił to marzenie spełnić. Wiadomo jednak, że taka budowla pochłania ogromne ilości hajsu i nie każdego stać na takie przedsięwzięcie. Dlatego w miejscowości Święty Wojciech koło Gdańska gościu otworzył ogromny zakład produkcji mebli. Co ciekawe, autor tego dzieła nie chciał tutaj mieszkać. Miała być to galeria sztuki. Prace przy budowie zamku rozpoczęły się w latach 80. ubiegłego wieku i do dzisiejszego dnia nie zostały zakończone. Pozwolenie na budowę obejmowało tylko budynek mieszkalny z pracownią rzeźbiarską. W ciągu kilku lat wybudowano zaś obiekt o powierzchni 5000 m2, który ma 365 okien i 12 wież. W latach 90. do swojego zakładu sprowadził super nowoczesne maszyny, najnowszą ówcześnie technologię na świecie i zaworł gigantyczne kontrakty. Za hajs kredytów wybudował ogromne hale produkcyjne, ale odmówiono mu dostaw energii. Warunkiem wznowienia dostaw prądu miało być wybudowanie przez niego trafostacji, którą szybko postawił. Niestety, na gruncie państwowym. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, szybciutko znalazł się ktoś życzliwy i doniósł w nadzorze budowlanym oraz w banku. Bank cofnął hajs, wizjoner został bankrutem, a budowa zamku została wstrzymana. Kilka lat później wierzyciele próbowali przejąć tę budowlę za długi, ale rzeczoznawca wycenił ją na kilkanaście miliardów złotych. I jak możecie się domyślić, nie znaleziono kupca. Chyba że ktoś z was ma trochę luźnej gotówki i chciałby sobie kupić zamek. Jeżeli uważacie, że to koniec historii, to jesteście w błędzie. Kolesia, który postanowił zbudować sobie zamek, nie wykończy byle bankructwo. Na przełomie wieku ponownie wystartował z firmą produkującą topowej jakości meble i powoli stawał na nogi. Niestety ewidentnie nie dane mu było dokończenie zamku. W 2001 roku przeszła ogromna fala powodziowa, która zrównała jego firmę z ziemią. Szkody oszacowano na okrągłą sumę 10 milionów złotych. Stracił wszystkie maszyny, towar oraz gotowe meble. Był jednak na tyle honorowym gościem, że nie zwolnił swojej załogi i zatrudnił wszystkich przy usuwaniu skutków kataklizmu. Prace trwały wiele tygodni. Wszyscy wraz z szefem usuwali zwały szlamu i błota. Oczywiście za tą ciężką pracę każdy z pracowników dostał swoją pensję. Niestety brakło mu forsy na składki do ZUS. Wszyscy doskonale wiemy, że ZUS jest szybszy niż napalony nastolatek i po chwili pojawili się komornicy, wszczynając postępowanie egzekucyjne. Jednocześnie ubezpieczyciel odmówił wypłat odszkodowania, ponieważ polisa obejmowała ubezpieczenie od zalania, a nie od powodzi.
W 2006 roku inspektorat budowlany podjął decyzję o rozbiórce zamku. Gościu jednak był na tyle sprytny, że nie odebrał tego wezwania i w świetle prawa nie ma podstaw do rozbiórki, bo właściciel nie został o niej poinformowany. Podobno w świetle prawa budowla jest już dzisiaj legalna, ponieważ od rozpoczęcia prac minęło ponad 20 lat. Twórca tego nietypowego dzieła odgraża się, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i kiedyś dokończy swoje dzieło. Ziomeczku, jeżeli mnie słyszysz, to trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję, że będziesz miał, kurwa, swój własny zamek. Bo ja też bym chciał mieć swój własny zamek. W tym odcinku Palhajs TV, niestety, to już wszystko. A w następnym zobaczycie... Yo, 666, kurwy, spalę wam tipi, kurwa, bladzie. Yo! Na koniec, jak zwykle, jeszcze krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni i specjalnie dla was teleportuję się stąd, tutaj. Pozdrawiam.